Jest z nami Maksymilian. Dzień dobry, Maksymilian. Jak się czujesz? Dobrze, dobrze. Dzisiaj konferencja nie wstrząsnęła chyba tobą mocno. Czemu? Nie, no tak gdzieś tam spokojnie wszystko gdzieś. Nie, było okej. Znaczy wiadomo, nie było nie wiadomo jak ostro, ale było na pewno mniej więcej niż ostatnio. Trochę się tam zadziało. Nie mamy jakiejś takiej mega mocnej spiny, żeby to nie wiadomo na jaki poziom eskalować, ale myślę, że było okej. Czujesz się mocny, bo co by nie powiedzieć, bijesz się w płaszczyźnie rywala, zaryzykowałeś. Jak przegrasz, to się coś stanie? Nie, no właśnie nic się nie dzieje jak przegram. Nie? Ja tu nie mam nic do stracenia, mogę zniszczyć karierę. Nie? Właśnie, na ile mocno się czujesz w kickboxingu, bo jednak co by nie powiedzieć, to tak. Różnica wagi w ogóle jest między wami? Będzie jutro, ustaliliście jeden limit czy cokolwiek? Znaczy limit jest 8,4, ale ja ważę coś około 83. Ale Alan chyba też poniżej jakoś schodził, nie? Alan jeszcze z tydzień temu mówił, że 90 waży. Tak? No. A ty ile ważyłeś dzisiaj? 83. Czyli tak jesteś w limicie, tak? Tak, tak. No. Nie zbijałeś wagi? Nie zbijasz, no. Okej, a powiedz mi, koncentrowałeś się faktycznie teraz w ostatnim czasie na treningu K1? Ile ty czasu wiesz o tym, że wyszła ta zmiana i tak dalej? Kiedy dowiedziałeś się tak naprawdę? Ile tygodni miałeś na przygotowanie do walki K1? Dwa tygodnie. Dwa tygodnie, no, no tak, dwa tygodnie. I co w tym czasie udało się zrobić? No wiesz, dwa tygodnie to nie jest duży okres czasu, nie? Więc tak naprawdę dużo się nie zrobi. No tylko co, że po prostu samą stójkę zaczęliśmy robić i tam jakieś tarcze i tak dalej, coś spróbować wymyślić. Ale poza tym no nic się specjalnie więcej nie zrobi. A w gym fajcie trenowałeś samą stójkę, czy? Akurat w tych przygotowaniach w ogóle nie robiłem w gym fajcie. To bonsai? Tak, tak, dlatego też jak zmieniło mi się na K1, no to też zostałem już w bonsai, tylko dlatego, że no przez cały okres przygotowawczy robiłem tylko tam i to jest też w małych rękawicach, no więc zostałem już po prostu tam w bonsai i wychodzę do walki, po prostu będzie mój trener od MMA Mateusz Dobiełowicz i Adam Gielata będzie jeszcze. Taki znany mi kickbokser. Z papierami na mistrza świata zawodowców tak naprawdę i chyba do MMA się gdzieś przekwalifikowywał. Był taki czas, tak? Tak, on trenuje cały czas MMA u nas właśnie. Jak mu idzie? Dobrze mu idzie. Tak? Tak. A w stójce to się chyba leje niemiłosiernie, co? No w stójce wiadomo. Lepszy jest niż Alan? No ja nie wiem jaki Alan jest, ale raczej na pewno. Ale widziałeś walki Alana chociażby. Nie no, na 100% jest lepszy niż Alan. No. Nie no, no, oczywiście, że jest lepszy niż Alan. No. A czym Alan może ci zagrozić? Bardziej boks, bo ten boks ostatnio z Bandurą całkiem nieźle tam przez moment, przynajmniej jedną rundę całkiem dobrze sobie tam radził. No. Wiesz co, przyznam się, że nie widziałem tej walki. Nie żartuj. No, właśnie. Chociaż byłeś na gali. No byłem, ale chyba ten. Drinki sobie wtedy zachowiałem. Niemożliwe, ale mam nadzieję, że teraz drinków nie piłeś. Nie, teraz nie. To co, jaki będzie wynik tej walki? Bo jesteś faworytem w ogóle, nie wiem czy tak, wiesz. Ale byłem też underdogiem przez jakiś czas. A w sumie wolałbym być underdogiem. Moi znajomi by więcej zarobili i w ogóle. No, nie, jak widać, nie jest dane by być underdogiem. Nawet w takiej sytuacji, gdzie walczę z typowym stójkowiczem, jak i parterowiec, no to znowu jestem faworytem. Już chyba nigdy nie będę underdogiem. A kiedyś byłem, cały czas. Jeszcze zostaniesz też mocnym faworytem, jakbyś wygrał z Alanem. On tam stoi w ogóle, nic nie pokazuje w naszym kierunku. Nie robi tych swoich, bo nie obawiasz się tych dźwięków, że gdzieś wybiją cię z rytmu? Nie obawiam się. Nie, ale w ogóle widziałeś to? No, widziałem. Wszyscy chyba już widzieli, co? No tak, wiadomo. Coś Alanowi odwaliło wtedy, co? Nie wiem, myślę, on że tak on ma mówi. Tak na co dzień. Nie. Tak, mi się wydaje, że tak. Słuchaj, ale zaszył się gdzieś tam i mocno podobno trenował. Jak myślisz, że może taką formą zaskoczyć? Nie wiem, nie sądzę. Nie? Znaczy, no na pewno nie będzie prosta walka, ale wygram. Nie jest złym zawodnikiem, ale ma pecha trochę. Myślę, że ten pech zostanie utrzymany, że gdzieś mu tam w głowie to tkwi i przez to też jakaś dziura gdzieś tam w jego, tak. W jego psychice jest? No dwa razy już na tej arenie przegrał, no trzeci raz fora.
Żeby nie było do trzech razy sztuka, nie chcę ci mówić, ale wiesz, czasami tak bywa. Słuchaj, inaczej, jesteś w tej chwili na tyle przygotowany, że na przykład ten pojedynek w MMA też byłby możliwy, gdyby ci zmienili rywala, bo ty przygotowywałeś się tak naprawdę pod MMA, nie? Tak, przygotowywałem się pod MMA, po prostu Alan zgodził się tylko na K1, ja się zgodziłem. Nie chciał w MMA, nie proponowałeś mu w MMA? On nie zgodził się na MMA. Nie zgodził się na MMA, no tylko na K1 się zgodził. No także teraz walczę z nim w K1, a na kolejnej na gali na Fame 18 bije się z Tensulą o pas. Więc tak naprawdę mam jedną walkę po drugiej. O czym tak, żeście dzisiaj gorąco rozmawiali z Arkiem Tańculą? Bo mówiłeś mu coś, trenuj, coś na tej zasadzie, o co tam chodziło? Nie wiem, mówiłem mu chyba, gdzie masz kulę. A kulę to słyszałem, tak. No, tak. On sobie już trenuje sobie i tak dalej. Znaczy, kurczę, chodziło mi o to, że sobie tak dziwne, nie? Że teraz już w treningu jest, jak walka, mówił, że 2 tygodnie później gala byłaby, to by był gotowy, nie? No. Rozumiem, że wychodzi na mnie, więc chcę być przygotowany na 100%, co i tak mu nie pomoże. No ale na przykład Karaś to jest tak pokontuzjowany, a wychodzi i tak do walki, on to ponoć sparingi na kolanach robił. No tak, słyszałem o tym, ale wiesz, no to po takich dystansach, jakie on robi, to w ogóle dziwię się, że... No tak, że... ale jednak wychodzi na to, że ta kontuzja Tańcuj nie była na tyle poważna. Czy to ściema? No nie ściema, kontuzja była, ale jeśli już jest... Nie stanie, była na tyle mocna, tak? W sensie do walki by wyszedł. No muszę zapytać, Arka dzisiaj był tutaj, ale nie pytałem go o wielkość tej kontuzji, więc... Nie, no do walki by wyszedł, no. Wyszedłby, tak? No. No dobra, słuchaj, to co, czekamy jutro na ważenie, ty już limit masz, zobaczymy, czy Alan go zrobi. No i co, w piątek widzimy się na hali i zobaczymy, czy do trzech razy sztuka, czy Alan tu trzeci raz przegra. Będzie przeklinał to. Przegra. No dobrze, zobaczymy, czas pokaże, dajcie dobrą walkę i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Maciej.